jestem w jednym gospodarstwie domowym z osobą z borderline. Nie wiem, czy magnez. No to wystarcza. Dzień dobry, Anna Lechowska, Fundacja Przemocy. Dzisiaj sobie omawiamy to, w jaki sposób poszczególne kryteria diagnostyczne z DSM-5 wzajemnie borderline się odpalają. Mamy tu 9 kryteriów diagnostycznych, które są w DSM-5. 9 kryteriów diagnostycznych borderline. Żeby zdiagnozowano nam pograniczne zaburzenia osobowości, to z 9 kryteriów diagnostycznych potrzebujemy, nie wiem, czy określenie potrzebujemy jest tutaj jakieś szczególnie fortunne, ale żeby dostać tę diagnozę, to trzeba wykazywać 5 z tych 9 kryteriów. Czym jest kryterium diagnostyczne? No to jest taka cecha stale powtarzająca się w naszym sposobie reagowania na rzeczywistość, która sprawia, że ten nasz sposób funkcjonowania bardziej nam szkodzi niż pomaga. Generuje on problemy i te cechy, które są ujęte w tych kryteriach, nie podlegają nauce. One się nie zmieniają pod wpływem nauki na własnych doświadczeniach. I generalnie, czy to w jednej, czy w drugiej klasyfikacji medycznej, w ICD-10 jest to o wiele bardziej podkreślone niż DSM-5, takim warunkiem bazowym, osiowym zaburzeń osobowości wszelkich jest to, że one nie podlegają zmianie w wyniku nauki na własnych doświadczeniach. Osoba z zaburzeniem osobowości nie uczy się na swoich błędach i ona się nie uczy właśnie w zakresie tych kryteriów. To znaczy, w innych zakresach może się uczyć i zazwyczaj się uczy. Często są to osoby inteligentne, dobrze funkcjonujące na przykład w pracy. Szczególnie osoby z borderline bardzo dobrze funkcjonują często zawodowo i publicznie. Problem się zaczyna w domu. Problem się zaczyna z bliskimi, problem się zaczyna z przyjaciółmi, problem się zaczyna, kiedy osobie z zaburzeniem, pogranicznym zaburzeniem osobowości zaczyna na kimś zależeć. Absolutny dramat, ale przynajmniej nadzieją jest to, że to funkcjonowanie w innych obszarach życia, nie w tych najbardziej intymnych, jest jako takie. Chociaż oczywiście różnie bywa. Osoba, o której mówię, nie diagnozowała się, ale była ewidentnym przypadkiem. To był pan, który pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i któregoś dnia po prostu opublikował posta z Brukseli z piwem i frytkami na zdjęciu i napisał: Hej podatnicy, zobaczcie, na co zdala się wasz hałas. Jestem w delegacji z ramienia MSZ-u. Mieliśmy za dużo kasy i trzeba ją było wydać, więc sobie wydaję na balety. Zrobił takich postów kilka i oczywiście z pracą w ministerstwie się pożegnał, więc różnie to bywa z tym funkcjonowaniem. Natomiast generalnie to funkcjonowanie w pracy jest dużo lepsze, dlatego że tam nie ma takiego zaangażowania emocjonalnego, a to, co określa borderline, to jest zaangażowanie emocjonalne. Dlatego są bardzo uroczy ludzie, bardzo fajni, bardzo mili, dopóki nie wejdziemy z nimi w bliską relację, bo wtedy jest różnie. Czasami są uroczy i wspaniali, czasami są dramatycznie przeokrutni. I jakie mamy te kryteria? Podejrzewam, że moi widzowie są obryci z tego na lewo i prawo, no ale tak pokrótce przypomnijmy, tym bardziej, że nie każdy jest starym widzem i się obrył ze wszystkiego. No więc po pierwsze, to jest desperacki wysiłek wkładany w unikanie wyobrażonego odrzucenia przez innych. I to jest właśnie to, o czym mówiłam, czyli to zaangażowanie emocjonalne, to znaczy kiedy osobie z borderline zaczyna na kimś zależeć, ono się do kogoś zbliży, to w oparciu o jej doświadczenia z wczesnego, bardzo wczesnego dzieciństwa,
i oczywiście również o podatność układu nerwowego, ogromną wrażliwość układu nerwowego, w ogóle nadwrażliwość układu nerwowego, dochodzi do lęku separacyjnego i lęku przed odrzuceniem tak wielkiego, że jakby głównym, co może się wydarzyć w relacji, jest według tej osoby odrzucenie, niekochanie, nieuszanowanie, niezrozumienie. I jakby wszystkie inne niemalże kryteria diagnostyczne są związane z próbą uniknięcia tego wyimaginowanego odrzucenia. Oczywiście te zachowania są tak irytujące, że zazwyczaj w końcu osoba z borderline doprowadza do tego, że faktycznie ktoś kończy z nią relację, ją odrzuca, albo po prostu w ramach desperacji krzyczy już odpisz ode mnie, daj mi spokój, nie chcę z tobą rozmawiać, bo każdy ma jakieś swoje granice wytrzymałości, a osoba z borderline będzie tak przerażona wizją tego, że zostanie odrzucona, że im bardziej nie chcesz z nią rozmawiać, tym ona bardziej będzie próbować się zmusić do rozmowy tu i teraz i będzie to rozmowa raczej dekonstruktywna. No i jakby w związku z tym jej związki międzyludzkie są niestabilne i burzliwe, to jest drugie kryterium diagnostyczne, i charakteryzują się wahaniami pomiędzy dwoma stanami, idealizacją i dewaluacją. Zatem następne kryterium to jest niewyraźny i trwale niestabilny obraz samego siebie. To znaczy osoba z borderline w zasadzie nie do końca wie, kim jest i często ma co do tego wątpliwości, co do swoich wartości, co do swoich preferencji itd. Do tego, co ich chodzi. Czwartym kryterium diagnostycznym jest impulsywność w co najmniej dwóch obszarach, takich jak wydatki, seks, stan, używanie substancji psychoaktywnych, lekkomyślna jazda samochodem, objadanie się, może też hazard oczywiście, mogą być bójki. I z pewnością byśmy tutaj znaleźli jeszcze wiele innych rzeczy, pewnie dzisiaj też uzależnienia cyfrowe. Nawracające groźby samobójcze lub samookaleczenia. Osoba z borderline albo jest tak rozżalona, że ktoś ją porzuca, że ktoś ją odrzuca, że ktoś jej nie kocha, że ktoś jej nie rozumie, albo jest tak wściekła, że czy to szantażowanie groźbą samobójstwa, czy to robienie sobie krzywdy jest takim bardzo charakterystycznym, bardzo częstym objawem. I w poprzednich streamach o borderline rozmawialiśmy też o tym, że są teorie, które mówią, że to robienie sobie krzywdy sprzyja temu, żeby organizm wyzwalał naturalne opioidy, czyli naturalne narkotyki, które działają mocno przeciwbólowo i mocno uspokajająco, takie wszystkie opioidy. I jest to jedna z teorii, dlaczego osoby z borderline tak robią sobie często krzywdę. Natomiast, no cóż, widziałam już w kurwu bicie się po twarzy pięścią przez taką osobę. Widziałam już wbijanie sobie długopisu w rękę i rycie. I odnoszę wrażenie, że to, co widziałam, bardziej służyło jednak temu, żeby pokazać, jak wielką, wyimaginowaną krzywdę robię tej osobie, nie rozumiejąc jej i nie kochając, czy też nie zgadzając się z nią, niż wyzwoleniu przez nią opioidów. Groźby samobójcze to jest też coś bardzo częstego i ciężko tego nie odbierać jak szantaże emocjonalne, natomiast wierzę, że ktoś, kto to mówi, uważa, że samobójstwo jest jedynym rozwiązaniem jego problemów. Szóstym kryterium diagnostycznym jest niestabilność reakcji emocjonalnych spowodowana zmiennością nastroju, tak? I o tym też mówiliśmy na wcześniejszych streamach, że te emocje u osoby z borderline, one się zmieniają jak w kalejdoskopie bardzo szybko, często bez powodu, to znaczy nie bez powodu, powód jest wewnętrzny, tak? Powód jest w układzie nerwowym oraz w jakimś tam charakterze, w jakichś tam doświadczeniach, w myślach, które się przypisuje temu, co się czuje, a nie powinno się tych myśli temu przypisywać.
Ale jest w ogóle ogromny poziom drażliwości, lęku, poczucia winy, poczucia odrzucenia, rozżalenia, wściekłości. I to jest taka mieszanka, która się przelewa po prostu w takim gotującym się kotle. I jeśli ktoś tak ma stale, nie potrafi nad tym zapanować, to jest to szóste kryterium diagnostyczne pogranicznego zaburzenia osobowości. Siódme, jest to przewlekłe uczucie pustki, na które skarżą się te osoby. Jest to chyba najbardziej niedookreślone kryterium. Z jednej strony ciężko je zrozumieć, z drugiej mam wrażenie, że jednak łączy ludzi to słowo. Że oni się jednak jakoś rozumieją w tym. Nie wiem, czy ja znam to uczucie, czy nie. Czy to jest to, o czym myślę? Czy ja jako osoba pochodząca z rodziny dysfunkcyjnej odczuwam pustkę, czy coś podobnego? Nie wiem, dla mnie jest to takie trochę dosyć niejasne. Jeśli ktoś z Was ma odwagę tutaj pisać na czacie, czy odczuwa pustkę i jakby ją określił, to zapraszam, bo właśnie dla mnie to jest coś, co jest mi chyba najtrudniej opisać i najtrudniej zrozumieć. No i ósme, to jest niedostosowane zachowania. Poczucie gniewu, trudności w panowaniu nad nim, częste wybuchy złości, utrzymujące się poczucie gniewu, powtarzające się udział w bójkach, czy tam konflikty, tak? Te osoby są bardzo konfliktowe. I to takie konfliktowe z dupy, bym powiedziała. To znaczy, tak, ich zachowania są niedostosowane, są nieadekwatne, to znaczy, mówiąc po prostu, jak chłop krowie na rowie, bardzo prosto, jak ci taki borderowiec wypoli z jakąś reakcją, to ty nie wiesz, czy się śmiać, czy płakać. I często mówimy o osobach, które się tak zachowują, a że są jakieś ekscentryczne, że są świrnięte, a że są trudne, że mają trudny charakter. Często to są po prostu osoby z pogranicznym zaburzeniem osobowości. Nie wiadomo, o co im chodzi. Ich reakcje są kulą w płot, są dziwaczne. Ty im mówisz coś miłego, oni się obrażają. Ty im mówisz coś grzecznego, oni uważają, że to było niegrzeczne, tak? Wkurwiają się w ogóle, nie wiadomo o co, tak? Zachowujesz się tak jak zwykle, albo tak jak sobie przed chwilą życzyli, oni się obrażają o to. No to są takie rzeczy, które zazwyczaj odbiorcę pozostawiają w gigantycznej konsternacji. On nie wie, czy zrobił coś źle, czy zrobił dobrze. Często pewnie każdy z Was się złapał w kontaktach z niektórym człowiekiem na czymś takim, że skomentował to, że nie wiem, czy to ja jestem nienormalny, czy on. To jest właśnie to niedostosowane zachowanie z poczuciem gniewu. To jest ósme kryterium diagnostyczne. No i dziewiąte to jest związane z czynnikami stresowymi, przemijające wyobrażenia paranoidalne lub bardzo nasilone objawy dysocjacyjne. Bla, 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 bla. Co to oznacza? To oznacza, że w momencie, gdy pojawia się stres, i to wcale nie duży, tak obiektywnie, ale subiektywnie dla tej osoby jest jakiś gigantyczny i znowu wy patrząc z boku, no jesteście w stanie zrozumieć, że może jakaś sytuacja jest trochę trudna, może trochę stresująca, może jakaś niewygodna, ale tak, żeby ześwirować z lęku, no to byście nie powiedzieli. Natomiast dla osób z borderline przedziwne rzeczy potrafią być bardzo stresujące, przedziwnie stresujące, w gigantycznym stopniu stresujące. I co się pojawia wtedy? Wyobrażenia paranoidalne to są na przykład: nikt mnie nie rozumie, wszyscy są przeciwko mnie, nie pasuję do tego świata, powinienem zerwać kontakty z ludźmi. Nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie szanuje, nikt mnie nie ceni, wszyscy się na mnie uwzięli. Czyli wiecie, generalnie paranoja to takie powszechne określenie słowa paranoja, które znacie, że ktoś ma paranoję, że ktoś jest paranoikiem. No to jest taki, wiecie, że wszędzie szuka spisku, wszyscy są przeciwko niemu, w ogóle śledzą go, no nie, i musi uważać. I medycznie no to jest właśnie paranoidalność i w stresie ona się u osób z borderline nasila i nasilone objawy dysocjacyjne, czyli po prostu rozszczepienia osobowości i odłączenia. Czyli nagle twój borderowiec zmienia osobowość o 180 stopni. Ty jesteś zszokowany tym, jak on się zachował i on będzie zszokowany później tym, jak się zachował. I mam z moim przyjacielem jednym taką sytuację,
On się zezłościł na mnie tak jasno raz. To było jedno zdanie, jedna reakcja, ale taka, że mi stanęły łzy w oczach z przerażenia po prostu. Ile gniewu i ile żalu i pretensji się w jego reakcji na jakąś zupełnie moją niewinną propozycję pojawiło. I ponieważ ja już znam gniew borderowców, to ja po prostu z szoku miałam problem ze złapaniem powietrza i tylko po prostu te łzy w oczach. I to była właśnie u niego dysocjacja. On nigdy w życiu się tak wobec mnie nie zachował i nigdy w życiu nie podejrzewał mnie o to, chyba, że ja chciałam mu jakąś przykrość sprawić. Też inne nasilone objawy dysocjacyjne to są na przykład takie odłączenia, że człowiek się nie odzywa kilka dni. Snuje się, milczy, gapi w pustkę, nie kojarzy, wszystkiego zapomina, gadasz z nim w ogóle ty o dupie, ty coś do niego mówisz, on ci odpowiada bez sensu w zasadzie, w takim logicznym sensie bez sensu. To są zaburzenia dysocjacyjne. Dobra, i teraz, co my mamy na tej grafice? Tutaj po prawej stronie tej grafiki mamy te cyferki, numerki kryteriów diagnostycznych, a po lewej mamy takie małe cyferki. I tymi cyferkami chciałam pokazać, które z kryteriów odpala następne, bo to jest hardcore. W żadnym chyba innym zaburzeniu osobowości nie ma takiej lawiny, takiej kuli śniegowej jak w borderline. No bo teraz tak, bierzemy pierwsze kryterium diagnostyczne, desperacki wysiłek wkładany w unikanie wyobrażonego odrzucenia przez innych. I patrzymy teraz, gdzie dałam jedynkę? Dałam jedynkę przy dwójce, czyli ten desperacki wysiłek wkładany w unikanie wyobrażonego odrzucenia powoduje drugie kryterium, czyli to, że związki tej osoby i relacje stają się niestabilne, burzliwe. I ta osoba albo kogoś idealizuje, ona jest dla niego, ten partner czy ten przyjaciel jest dla osoby z borderline ideałem, ale w momencie, w którym ona zaczyna się czuć odrzucona, głównie niesłusznie, ze względu na swoje własne, wewnętrzne problemy i wątpliwości, to ta druga osoba staje się okropna. Zaczyna zasługiwać właśnie na dewaluację. Jest najgorszą osobą na świecie. Ja tu razy w życiu już usłyszałam, że jestem najgorszą osobą na świecie i od swoich bliskich, bo ja właśnie też pochodzę z rodziny borderowej, i od swoich partnerów, i od swoich klientów, bo borderline naprawdę jest częstsze niż się to diagnozuje, chociaż teraz już dużo się tego diagnozuje. Ale ja generalnie jestem no tak za pan brat z tym, że jestem najgorszą osobą na świecie, w związku z tym, że pracuję z osobami z borderline. I że wśród moich bliskich jest sporo takich osób. I tak, kiedy ta osoba czuje się odrzucona, to zaczyna być tak wściekła, wiecie, to się kształtuje we wczesnym etapie dzieciństwa. Jak ktoś jest jeszcze niemowlaczkiem i miał matkę, która w jakiś tam sposób się nim źle zajmowała, źle w sensie przemocowo, olewała jego potrzeby, olewała jego lęki, była jakoś przerażająca, jakoś straszna, no to dla niemowlaka takie odrzucenie przez matkę to jest skazanie na śmierć, tak? Bo niemowlak sobie nie poradzi bez matki. I reakcja emocjonalna takiego niemowlęcia wówczas kształtuje się w skrajną nienawiść wobec matki. I ja pamiętam, że ja swojej matki nienawidziłam od zawsze. I moja matka była borderową, i była bardzo niezadowolona, ja też Wam mówiłam to wielokrotnie we wcześniejszych filmach i w tych poprzednich filmach o borderline. Moja matka była bardzo niezadowolona z tym, jakim ja jestem niemowlęciem. I ona była non-stop niezadowolona i ona się na mnie darła. I ona była wściekła i ja w ogóle byłam nie taka jak trzeba. I ona sprawiła, że ja ją dewaluowałam odkąd pamiętam. Ja nie przypominam sobie z najwcześniejszego dzieciństwa, żebym ja myślała o niej, że ją kocham.
Ja o niej myślałam, że jej nienawidzę i że jest nienormalna. To jest właśnie ta dewaluacja związana z odrzuceniem. Ten desperacki wysiłek bierze się stąd, że sobie zazwyczaj uroiliśmy, że ktoś nas odrzuca. I jeśli to urojenie trwa, to zaczynamy tę osobę dewaluować i jej nienawidzić. Następnie jedynkę mamy przy czwartym stopniu, czyli przy impulsywności w co najmniej dwóch obszarach. Wydatki, seks, nadużywanie substancji, lekkomyślna jazda, objadanie się. Czyli jeśli nasz desperacki wysiłek tego, żeby ktoś nas nie odrzucił, nie porzucił, nie przynosi efektu, bo po prostu kogoś wkurwiamy najzwyczajniej w świecie swoim zachowaniem, ranimy go, denerwujemy, nie chcemy się odczepić przez wiele godzin, paplamy do niego, oskarżając go, to odrzucenie ze strony tej drugiej osoby narasta. I szukamy, ja mówię cały czas, no szukamy, może powinnam, nie wiem jak powinnam mówić, czy powinnam mówić jakbyśmy wszyscy byli borderami, czy powinnam mówić jakbyśmy mieli do czynienia z bordercami, może zostanę przy formie jednak my wszyscy jesteśmy bordercami, bo wszyscy jesteśmy trochę bordercami. I im bardziej to w sobie zrozumiemy, tym łatwiej nam to będzie zaakceptować u innych, no więc będę mówiła tak, jakbyśmy wszyscy byli bordercami. Więc dobrze, jeśli nasze desperackie wysiłki wkładane w unikanie wyobrażonego odrzucenia nie działają, to my potrzebujemy szybkiego uspokojenia emocji. A emocje się reguluje jak? Robiąc przyjemne rzeczy, dlatego że wtedy dopamina szybko skacze. Czyli włączamy w ten sposób układ nagrody i robi nam się trochę lepiej. Czyli wydatki, seks, nadużywanie substancji psychoaktywnych, lekkomyślna jazda, obżeranie się, hazard. Szybko, tak? Szybko chcemy. Szybko chcemy się napić, szybko chcemy zapalić szluga, chcemy dużo zeżreć, żeby zajeść te emocje, żeby je zagłuszyć, żeby je odpędzić, żeby szybko sobie podwyższyć poziom dopaminy, która jest jednym z najbardziej uszczęśliwiających neuroprzekaźników. Albo robimy ryzykowne rzeczy, właśnie takie jak lekkomyślna jazda, stymulujące narkotyki też wyzwalają adrenalinę. Więc to są takie szybkie zmiany nastrojów i ta impulsywność wynika właśnie stąd, że nie umiemy inaczej regulować emocji niż poprzez awantury, a jeśli awanturą się nie da, to właśnie przez te jakieś ryzykowne zachowania. I ta impulsywność musi po prostu destabilizować nam życie, być problemem w naszym życiu i wiecznie się powtarzać i nie umiemy z niej wyjść. Wówczas jest to kryterium diagnostyczne, tak? Dalej mamy jedynkę przy piątce, czyli przy groźbach samobójczych i samookaleczeniach. Tak, jeśli ten desperacki wysiłek włożony w to, żeby ktoś nas nie opuścił, nie odrzucił, nie przynosi skutku, to dochodzimy do ściany, w której albo chcemy się zabić, albo chcemy przestraszyć tą osobę, że się zabijemy i niech ona pomyśli, co będzie, jak my umrzemy, nie będzie nas miała i nic się wtedy już nie da naprawić. Albo żeby nam pokazać, jak bardzo jesteśmy raniący, i że przez nas ta osoba ma tylko ochotę zrobić sobie krzywdę albo umrzeć. Jest to po prostu taki aspekt tego desperackiego, czy to próby powstrzymania odrzucenia, czy już zemsty za to wydumane odrzucenie. Wydumane albo niewydumane, bo tak jak mówię, osoby z borderline są bardzo ciężkie do zniesienia. Później mamy to przy szóstym kryterium, czyli znowu ten wysiłek wkładany w to, żeby nas nie odrzucono, jest tak trudny do zniesienia, no bo to jest przerażenie, ktoś nas porzuca, mamy poczucie, że umrzemy po prostu od tego, to tak rozchwiewa w ogóle układy neuroprzekaźnikowe mózgu, znowu dopaminę, oksytocynę, serotoninę, kortyzol, adrenalinę, że stajemy się, czy ta osoba z borderline staje się jeszcze bardziej chwiejna, jest jeszcze bardziej niestabilna i jej nastrój jeszcze bardziej się giba. I tutaj właśnie, jeśli ona zaczyna z tym wyimaginowanym lub prawdziwym odrzuceniem się szarpać,
to przez nią przejeżdża po prostu wszystko. Wściekłość, lęk, żal, nienawiść, miłość, rozpacz, agresja. To jest już, wiecie, to jest roller coaster. Następnie to pierwsze kryterium diagnostyczne aktywuje nam siódme kryterium, czyli poczucie pustki. Bo jeśli nie możemy stworzyć żadnej ważnej relacji, co oczywiście nie jest prawdą w życiu, jeżeli nie jesteśmy w stanie naprawdę lub w swojej głowie stworzyć żadnej stabilnej, ważnej relacji życiowej, która jest dla nas przystanią, odwołaniem, skałą, to ciężko nie mieć poczucia pustki. I ja sobie to poczucie pustki wyobrażam jako takie samotne dryfowanie w otchłani, bez sensu, bez znaczenia. Wpadamy tu na tą planetę jak pyłki i wypadamy. Samotni się rodzimy i samotni umieramy. I dokądś zmierzamy i tak naprawdę zmierzamy donikąd, do niczego. Całe życie poszukujemy czegoś, czego nigdy nie znajdziemy. Tak sobie wyobrażam to poczucie pustki. To bym je zdefiniowała po swojemu. I poczucie, że nie mogę mieć żadnej dobrej, ważnej relacji, w której jestem rozumiana, w której jestem akceptowana, w której jestem ważna i w której mogę się czuć pewnie, no jakby wytwarza to poczucie pustki tak naturalnie, samo z siebie. Następnie ósme kryterium to niedostosowane zachowania, poczucie gniewu, trudności w panowaniu nad nim, częste wybuchy, bla bla bla. Oczywiście, bo jeśli nam się nie udaje zatrzymać przy sobie tej osoby, którą kochamy, na której nam zależy i ona nas odrzuca, niezależnie czy to jest naprawdę, czy w naszej głowie, a tak jak mówię, w głowach osób z borderline, zazwyczaj to jest w ich głowie bardziej, to ona będzie sięgała po wszystko, bo ona jest w desperacji. Więc ona będzie sięgała po wszystko i w którymś momencie sięgnie po zachowania agresywne. Czy to będzie psychiczna, czy fizyczna napastliwość, czy to będzie bierna agresja. Bardzo często i zazwyczaj u osób z borderline to jest w ogóle bierna agresja. To znaczy oskarżanie drugiej strony o to, że ma złe intencje, że nie ma dobrych intencji, że ona robi krzywdę, że to przez jej zachowania borderowiec zachowuje się tak, siak, czy inaczej. To jest takie granie często metodą na ofiarę. Ale właśnie wiecie, że w robieniu z siebie ofiary, w metodzie na ofiarę, czy w moim słowniku na biednego misia, to właśnie gniew i chęć dojebania komuś jest ukrywana pod drobnymi złośliwościami, pod podejrzeniami. Miałam taką jedną klientkę, która nijak się nie chciała brać do żadnej roboty, mieszkała w siedzibie fundacji. Nijak do żadnej pracy, która była ważna do fundacji. A to był warunek mieszkania, bo fundacja opłacała wszystko. Nie, jeśli ona miała coś zrobić, to ona go dyskutowała 5-6 godzin, była starsza w ogóle kobieta, 5-6 godzin o zasadności w ogóle zrobienia tej jednej rzeczy, nie? I po prostu nie zaczepiała i kombinowała i tak dalej. No i w końcu jej powiedziałam, że ta współpraca jest dekonstruktywna, kończyłam współpracę, proszę ją, żeby się wyprowadziła w takim czasie. No i ona podczas wyprowadzania się wchodziła tak do kuchni. No i niby tu nie ma żadnej agresji, ale co tak naprawdę takie, przepraszam, czy mogę sobie zrobić kawę? Mówi o mnie. Co ona mi chce powiedzieć, kiedy ona się tak zachowuje? No ona mi chce powiedzieć, że jestem jakaś przerażająca, że nie wiadomo czegoś po mnie spodziewać, że jej kurwa kawy żałuje, że ja nie wiadomo jak zareaguje, tak? Czyli tak naprawdę to jest obraźliwe wobec mnie to, że ona się tak zachowuje. Bo wiedząc, kim ja jestem i wiedząc, gdzie ona jest, że jest w fundacji, to ona co najwyżej mogła powiedzieć, chciałabym sobie zrobić kawę. Albo
przepraszam, no może to niezręczne, ale potrzebuję sobie zrobić kawę, tak? Albo nawet, czy mogłam sobie zrobić kawę? Tak? No normalnie, ale nie, się trzęsie takim głosikiem, nie, i taka skulona. No ja nigdy tej kobiety nie uderzyłam. Nigdy tej kobiecie niczego nie zabrałam. Jakoś, nie wiem, nie zastraszałam jej. Więc ona nie miała powodu się tak ukulić. Tak? Żadnego innego powodu, niż pokazać mi, że to ja jestem agresorem. To jest bierna agresja właśnie. To jest obrażanie przez robienie z siebie ofiary. I oczywiście jest to znakomite narzędzie, żeby sobie radzić z tym wyimaginowanym czy prawdziwym poczuciem odrzucenia. Tak? Obwinić osobę, która albo cię w ogóle nie odrzuca, albo ma cię serdecznie dość, bo ją zamęczyłeś przez wiele godzin. Bo ją zamęczyłeś oskarżeniami, podejrzeniami, bluzgami, awanturą. No i pierwsze kryterium odpala też dziewiątkę, czyli przewlekły stres i chore reakcje na niego. Bo oczywiście, jeśli ty nie... W twojej głowie twoje najważniejsze relacje są w ogóle niepewne, no to ty oczywiście, że jesteś w przewlekłym stresie. Bo my wszyscy potrzebujemy jakiegoś konstans, jakiegoś basic. My musimy wiedzieć, o co w naszym życiu chodzi i do czego się możemy odwołać i co jest w miarę stałe, do czego zmierzamy. Jeśli w naszej głowie nasz związek w każdej chwili może się skończyć, no to żyjemy w przewlekłym stresie. Czyli odpalamy sobie, borderowcy sobie notorycznie odpalają sami ten głęboki stres, który u nich skutkuje przejściowymi paranojami, psychozami i dysocjacjami. Drugie kryterium diagnostyczne, czyli niestabilne i burzliwe związki. Dasia? O, dziękuję szefie. Niestabilne i burzliwe związki wyzwalają, skutkują odpaleniem innych, nawet klarowne, cudownie, odpaleniem innych kryteriów diagnostycznych. Przede wszystkim tego urojonego zagrożenia odrzuceniem. No bo jasne, jeśli do jasnej cholery komuś bliskiemu ciągle robisz fochy, robisz awantury, nie odzywasz się, bo tam całą noc chcesz gadać i w zasadzie to chcesz gadać tylko o tym, co on ci zrobił złego, chociaż ci w ogóle nie zrobił. To prawdopodobieństwo, że usłyszysz w końcu spierdalaj, odpierdol się, daj mi spokój, nie chcę mieć z tobą do czynienia, jest gigantyczne, prawda? Bo każdy ma jakieś granice, każdy ma swoją wytrzymałość i poza tą wytrzymałością człowiek chce się czasem już tylko chronić przed inwazją osoby, której padło na dekiel. I powie różne rzeczy i będzie się opędzać. Więc wtedy nagle osoba z borderline widzi, że faktycznie jest odrzucana, czyli miała rację, tak? Czyli odpala się to pierwsze, a za tym pierwszym te wszystkie inne, które to pierwsze odpalały, tak? Ja najpierw myślałam, że ja to narysuję jako graf, jako taką pajęczynę z grafem, ale ja powiększałam tą kartkę do tej grafiki i powiększałam i powiększałam i cały czas tam był bałagan, dlatego ja w końcu się zdecydowałam na te cyferki. Następnie drugi kryterium diagnostyczne odpala nam trzecie kryterium, czyli niewyraźny i trwale niestabilny obraz samego siebie. No bo jeżeli ja raz kocham, raz nienawidzę, raz widzę w moim partnerze, czy w moim przyjacielu, czy w moim rodzicu, czy w moim szefie najwspanialszą osobę na świecie, a zaraz widzę najgorszą osobę na świecie, która w ogóle nie ma serca, która w ogóle mnie nienawidzi, to ja muszę się zacząć zastanawiać, kim ja jestem i o co mi chodzi i co ja naprawdę myślę, a czego nie. Bo albo ta osoba ma zupełnie dwie twarze i rozszczepienie jaźni i to jest mechanizm obronny, bardzo prymitywny, dziecięcy mechanizm obronny, który się nazywa rozszczepieniem, czyli takie widzenie czarno-białe. Czyli albo to z tym partnerem
tą inną bliską osobą jest coś nie tak, albo ja nie wiem, kim jestem. I w 50% nie jestem sobą. A może nigdy nie jestem sobą. Może jestem tym, kto nienawidzi tej Anki na przykład. Kurde, może jestem kimś, kto uważa, że Anka jest najlepsza na świecie. A może jestem kimś, kto ani nie uważa, że Anka jest najlepsza na świecie, ani że jest najgorsza na świecie, tylko w ogóle mają w dupie. Czyli robię wszystko, żeby budować mój związek. Tak, wstaję rano, wcześniej rano, pracuję ciężko. Wstaję rano i pracuję ciężko po to, żeby tej osobie, której nienawidzę, tej najgorszej osobie na świecie, było dobrze. Chyba jestem jakieś niespójny i chyba nie wiadomo, o co mi chodzi. To kim ja właściwie jestem? I czy ja w ogóle wiem, kim ja jestem? Blablabla. I tak dalej. Następnie drugie kryterium aktywuje nam czwarte kryterium, czyli impulsywność, czyli znowu potrzebę wyregulowania emocji. Żarciem, chlaniem, imprezowaniem, jazdą samochodem. I zobaczcie, że wśród wielu młodych gwiazd śmierć w drastycznym wypadku drogowym jest mniej więcej równie częsta co klub 27. Klub 27 to jest klub tych gwiazd, które zmarły w wieku lat 27 z przechlania i przećwania, tak? Jim Morrison, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain popełnił samobójstwo, ale też jest do tego klubu 27 zaliczany, ale spokojnie możemy jego samobójstwo podporządkować też pod impulsywność w jakiejś innej dziedzinie, czy pod niedostosowane zachowanie. Nie wiadomo, co on tam miał. W każdym razie, no ja mam teraz w tym momencie tylko Jamesa Deana wymienić. Tych gwiazd też jest ileś, które się po prostu rozwaliły samochodem albo motorem. I to też były te tak zwane osoby wysoko wrażliwe. A to była po prostu lekkomyślna jazda, która służyła wyregulowaniu emocji osobie, która nie potrafiła wyregulować swoich emocji, bo działała impulsywnie. Następnie drugie kryterium aktywuje nam piąte kryterium. No bo jeśli nasze życie jest niestabilne, ty reagujesz nieadekwatnie, nie? Masz impulsywne, niedostosowane zachowania. Tak, jeśli twoje związki są niestabilne, są burzliwe, więc nie są oparciem, ty w końcu nie wiesz, czy ta osoba jest idealna, czy ta osoba, z którą jesteś, jest potworem, to wizja rozwiązania tego przez samobójstwo albo wyregulowania emocji poprzez samookaleczenie jest jakby naturalną w ogóle konsekwencją. Hania pisze, że nie da się ukryć, że Madzia ma problemy z regulacją. No, Hania zna Madzię osobiście, więc tak, tutaj takim naszym inside joke'iem fundacyjnym jest to, że Madzia jest po prostu klasycznym przykładem osobistości z borderline i tak, zdecydowanie ma problemy z regulacją i to jej szczekanie, na przykład teraz, nie wiem, albo przyszła Justyna, czyli nasza landlordzica. Przepraszam, że tak powiedziałam nieładnie. Chyba nieładnie. Landlordka. Albo po prostu Madzia pomyślała, że powinna udowodnić swoją przydatność. I jak znam Madzię, to raczej o to chodziło. Tym bardziej, że dzisiaj ukradła mi razem z kotem mięso. I teraz Madzia bardzo udowadniała, że na coś zasługuje. Dobra, następnie drugie kryterium diagnostyczne aktywuje nam szóste, czyli niestabilność reakcji emocjonalnych spowodowanych zmiennością nastroju. Nie dziwne, że jest zmienność nastroju, jeśli w jednej minucie kocham, w drugiej nienawidzę, w jednej minucie czuję się kochany, w drugiej czuję się nienawidzony. Cześć, Mierzełku.
to no mój nastrój się waha jak wahadło. Chodź, jełopie. Chodź, jełopie. Więc ta niestabilność się odpala na podstawie w ogóle tych przekonań czy tych poczuć, nie? Następnie dwójka odpala nam siódemkę, czyli znowu przewlekłe poczucie pustki, dlatego że nasze związki nie są dla nas bazą bezpieczeństwa, nie są naszą strefą komfortu, że tak powiem. Dwójka też odpala ósemkę. Ja się muszę nauczyć w ogóle, wiecie co, oddychać przy mówieniu. Chyba pora pójść na warsztaty z oddychania i mówienia. I tak jest nieźle, bo w podstawówce, jak mówiłam, to mi się często w ogóle robiło ciemno przed oczami. A teraz już na tyle umiem oddychać, że się mi tak nie robi tak ciemno. Dobra, wracając do tematu. Dwójka odpala ósemkę, czyli niedostosowane zachowania, poczucie gniewu, trudności panowania nad nim. Histeria odpala, po prostu. To, że w jednym momencie bliska mi osoba jest dla mnie najcudowniejsza na świecie, a w drugim jest najgorszą osobą na świecie, która mnie odrzuciła, która mnie w ogóle nie ceni, w ogóle jest okrutna, no oczywiście, że będzie we mnie wyzwalało to histerię i wściekłość. Więc będę czuł gniew, więc będę agresywny. No i odpala też dziewiątkę, czyli oczywiście związane z czynnikami stresowymi, przemijające wyobrażenia paranoidalne i dysocjacyjne. No jasne, no bo niestabilny związek jest jednym z najbardziej stresujących czynników, które mogą nas dotyczyć w ogóle. To znaczy dla każdego z nas konflikt związku jest czymś bardzo trudnym i bardzo przykrym. Dla borderowca razy 100. Trójka. Niewyraźny i trwale niestabilny obraz samego siebie odpala nam. Czwórkę. Czyli impulsywność w różnych obszarach, tak? Czyli regulację emocji, nałogową regulację emocji, żarciem, chlaniem, seksem, jazdą, samochodem, imprezami, hazardem i tak dalej. Dopaminą po prostu. Następnie trójka nam odpala groźby samobójcze i samookaleczenia. Dlaczego? Dlatego, że nie dość, że nasz związek nie jest dla nas skałą, to my sami nie jesteśmy dla siebie skałą. My sami nie jesteśmy dla siebie oparciem, nie jesteśmy dla siebie pewni. W związku z czym takie przekonanie o tym, że ja chcę żyć i w ogóle posiadanie instynktu samozachowawczego, no niekoniecznie działa u takiej osoby poprawnie. Bo jeśli ja nie mam silnego ja, czy tak jak w psychoanalizie to jest określone jako ego, tego czynnika spajającego wszystkie moje doświadczenia, wszystkie moje uczucia i wszystkie moje myśli w jedno, jeśli ja nie mam tutaj stałości, jeśli ja tutaj nie mam codziennie tej samej Ani Lachowskiej, to w zasadzie mój instynkt przetrwania po prostu będzie zaburzony. Bo ja nie mam łączności z potrzebą trwania. Bo ja jestem nietrwały. Znaczy tu jestem nietrwały. Znaczy tutaj moje doświadczenie jest nietrwałe, sposzatkowane i nie skleja się ze sobą. A ludzkie życie, ludzkie doświadczenie, tym większą ma wartość, im tutaj powstaje większy byt, który bardziej wpływa na otoczenie, nie? Jeśli to jest poszatkowane, jeśli ja czuję, że nie mam wpływu, lub nie wiem, jaki mam wpływ, lub widzę, że mam destrukcyjny wpływ, to w zasadzie moja skłonność do tego, żeby to wszystko w pizdu zakończyć i się nie męczyć, będzie bardzo duża, bo ja tutaj nie mam tej poczucia tej gigantycznej wartości, jaką jest ja, jaką jest moja egzystencja, jaką jest moje osobiste poczucie sensu i trwałości, bo ja po prostu tego nie mam. Następnie trójka odpala nam szóstkę, czyli niestabilność reakcji emocjonalnych związanych ze zmiennością nastroju. Ja Was może poproszę, żebyście
wypisali w komentarzach, jeśli Wam przychodzi do głowy, na czym polega to, że któreś kryterium odpala to któreś z następnych, to możemy sobie zrobić z tego takie ciekawe opracowanie, bo myślę, że już złapaliście tę logikę. A jak po prostu myślę, że miałabym powiedzieć do Was drugie tyle, to po pierwsze widzę, że się będę powtarzała, bo już to wyjaśniłam wszystko, a po drugie to już wszystkim uszy zwiętą. Myślę, że jeszcze może być ciekawe powiedzieć, jak dziewiątka co odpala. Dziewiątka, czyli te przemijające wyobrażenia paranoidalne i bardzo nasilone objawy dysocjacyjne. Nazwijmy dziewiątkę popularnym słowem odklejka. Myślę, że odklejkę każdy rozumie, nawet jeśli nie rozumie paranoi lub dysocjacji, to odklejkę każdy rozumie, więc jak odklejka, czyli dziewiąte kryterium diagnostyczne, odpala inne? No odklejka odpala jedynkę w ten sposób, że jeśli nam się włącza myślenie paranoidalne, to urojone odrzucenie przez bliską osobę, czy niecenienie, niedocenianie, nielubienie, to jest właśnie myślenie paranoidalne. To znaczy, że bliska osoba nas nie chce. To jest typowa paranoja. Więc wystarczy, że w ogóle się pojawia ten epizod psychotyczny u osoby z borderline. One nie są tak silne jak u schizofreników. One są mniej więcej takie jak w chadzie, tylko że w chadzie są zależy jeszcze od nastroju, tak? To może być depresja psychotyczna, to może być mania prześladowcza, to może być mania omnipotentna, różne, tak? I właśnie paranoidalne jakieś takie przekonania też. W każdym razie odkleja nam się, tracimy kontakt z rzeczywistością i bardzo prawdopodobne, że dostaniemy urojeń ksobnych, czyli takich wrogich w stosunku do mnie, tak? Ksobne urojenia to są takie ku mnie, ku sobie, ksobne, że wszyscy do mnie coś mają, tak najprościej mówiąc. No to jest właśnie typowa paranoja, więc wystarczy w ogóle, że w związku ze stresem osobie z borderline wejdzie ten około psychotyczny i to, że ona wymyśli, że bliska osoba ją odrzuca, jest bardziej prawdopodobne niż nieprawdopodobne. Następnie dziewiątka może nam odpalić niestabilne i burzliwe związki. Dlaczego? Dlatego, że osoba w dysocjacji jest bardzo w zimny sposób przykra dla partnera. Jest odrzucająca w zimny, bierny sposób. Jest bez kontaktu, nie jest sobą i partner będzie chciał się dowiedzieć, o co jej chodzi. A ona zazwyczaj wówczas ma tak zredukowane czucie i myślenie, że będzie się opierała, że o nic i że się dos... Za tydzień jeszcze sobie omówimy ICD-10, bo tam podejście do kryteriów diagnostycznych jest trochę inne i ono też jest cholernie ciekawe, dlatego że jest rozdzielone na typ impulsywny i na typ borderline. Znaczy ja długo byłam w ogóle przeciwna takiemu nadmiernemu klasyfikowaniu, bo widzę, jak często to ludziom nie służy. Ale z drugiej strony zauważyłam przy borderline, przy pogranicznym zaburzeniu osobowości, że jednak to rozdzielenie na typ impulsywny i na typ borderline dobrze działa, dlatego że posługując się kryteriami diagnostycznymi z DSM-5, można uznać, że ktoś nie jest borderem, bo ma albo bo nie ma takich kryteriów gniewno-impulsywnych. Przy borderline, w tym według ICD-10 czy tam 11, to nie musi być. To może być takie do siebie, takie ciche, takie wycofane.
I to jest całkiem dobre rozróżnienie i tam w ogóle są takie jakby trzy aspekty tych kryteriów. One są podzielone na takie trzy grupy, więc jeszcze to będziemy w przyszłym tygodniu sobie omawiać też pod względem tego, jak one się triggerują. No i też, żebyście mogli się może nie dodiagnozować, bo wiadomo, jak to jest z autodiagnozami, ale żebyście mogli się przekonać w tą stronę dalej, tak? Bo akurat ten problem osobowości pogranicznej wśród osób z rodzin dysfunkcyjnych i wśród autystów jest tak częsty, że uważam, że każdy z nas powinien się określić pod tym względem. Co jeszcze nam dziewiątka odpala? Dziewiątka nam odpala, czyli te psychozy odpalają nam niewyraźny i trwale niestabilny obraz samego siebie, no bo jeśli masz psychozę, to ty po prostu nie jesteś sobą. Nagle przestajesz być sobą i o ile schizofrenicy mają tak mocne psychozy, że im jest mimo wszystko dość łatwo się od nich odciąć, kiedy mają już psychoedukację i psychoterapię, oni mogą przywyknąć i zacząć się z tym jakoś obchodzić, o tyle w borderline, czy tam w pogranicznym zaburzeniu osobowości, te psychozy to są takie stany kołopsychotyczne, niskopsychotyczne i to nie jest tak łatwo stwierdzić, czy teraz mnie porąbało, tym bardziej, że w psychozie ja to tłumaczyłam w filmach o psychozie, jak sobie piszecie psychozę w wyszukiwarkę na kanale, to wam wskoczy kilka bardzo dobrych filmów, które zresztą non-stop mają dobrą oglądalność, więc też zaczynam się obawiać, że dotyczy to dużo większej ilości osób niż mamy zdiagnozowanych w naszym kraju. W każdym razie psychoza jest stanem, w którym mamy problemy z interpretacją. Dlatego, że psychoza jest zaburzeniem poziomu dopaminy, która jest odpowiedzialna, upraszczając, za interpretowanie tego, co myślimy i tego, co się dzieje na zewnątrz. Dopamina nam wzrasta i po prostu zaczynamy źle interpretować. W związku z czym? Kiedy nam wchodzi ta dysocjacja, paranoidalność, czyli psychotyczność, to my nagle właśnie stajemy się kimś innym. Inaczej interpretujemy te same rzeczy. Rzeczy stają się dziwne, rzeczy stają się obce. Generalnie psychotyk nigdy nie ma wrażenia, że jemu się coś powie. On zawsze ma wrażenie, że pojawia się otoczenie. I on jest taką Alicją w Krainie Czarów, która nie wie, co zrobić, bo nagle ma wrażenie, że jest jedyną normalną osobą w pomieszczeniu, a wszystkich posrało. No ale później psychoza schodzi i on się orientuje i się dowiaduje, że jednak było odwrotnie. Czyli on nie może mieć stabilnego obrazu samego siebie. No bo jak? I jeśli właśnie jest schizofrenikiem, który jest w leczeniu i się dowiaduje, że tak mu się dzieje, to on może po prostu te psychozy wyjąć, nawias odstawić na bok i przyjąć do wiadomości, że on to jest on bez tych psychoz. Natomiast jeśli to jest takie płynne, jak w pogranicznym zaburzeniu osobowości, a co w ogóle oznacza to nazwa? Pograniczne, czyli pomiędzy psychozą a nerwicą. Takie fluid całkowicie. To nie jest tak łatwo oddzielić. Więc naturalną konsekwencją będzie to, że ja w którymś momencie nie wiem, kim jestem. Następnie dziewiątka odpala nam szóstkę, więc niestabilność reakcji emocjonalnych. Oczywiście, że tak. Dlatego, że wyobrażenia paranoidalne, urojenia ksobne aktywują uciekaj albo walcz. Dysocjacja to jest zobojętnienie, bierność, wycofanie i spłycenie afektu. I często przy spłyceniu afektu pozostaje tylko jeden afekt, bardzo silny, i jest nim wściekłość. Afekt, czyli jakby reaktywność na swoje emocje. Spłycenie afektu to jest obniżenie na przykład uczuciowości wyższej, tak? Czyli tych wszystkich rzeczy, które czynią nas jedną nogą w niebie z tworami, pół aniołami. Miłość, szacunek, braterstwo, lojalność, solidarność. To są wszystko te uczucia wyższe i one w psychozie ulegają mocnej degradacji.
I właśnie dysocjacja jest takim poważnym spłaszczeniem tego, co w nas najlepsze. Ale ponieważ jest spłaszczeniem tego, co w nas najlepsze, to gniew zostaje. Ci z Was, którzy znają dobrze Harry'ego Pottera, mogą sobie przypomnieć, że Sirius Black nie oszalał w Azkabanie, dlatego, że dementorzy pozbywają tylko dobrych wspomnień. A jego wspomnienie określające jego tożsamość nie było dobre. I tutaj jest podobnie z tą dysocjacją. To znaczy, tracimy wszystko, co jest dobre i zostaje nam tylko to, co jest z nas w jakiś sposób złe, straszne, prymitywne. I jest to wściekłość. I jeszcze wyobrażenia paranoidalne, które nam uruchamiają. Uciekaj albo walcz. No po prostu robimy się wściekłymi dziadami. A wściekłe dziady mają niestabilne reakcje emocjonalne. Tym bardziej, że jeszcze, ponieważ jest to stan około psychotyczny, to nam przebija jeszcze to nasze ja. I nagle próbujemy działać odwrotnie do tego, jak działaliśmy przed chwilą. No koszmar. Następnie dziewiątka aktywuje nam poczucie pustki, dlatego że dysocjacja jest pustką. I tej dysocjacji w naszym życiu jest tyle, że całe nasze ja się po prostu do tego przyzwyczaja. Do tego spłaszczenia osobowości, uczuciowości wyższej. To zaczyna wchodzić w skład naszego głównego doświadczenia. To nic. Ta pustka. I następnie dziewiątka aktywuje nam ósemkę, czyli niedostosowane zachowania z akcentem na poczucie gniewu. No właśnie dlatego, że gniew, złość, agresja to są rzeczy wytworzone nie przez te najnowsze obszary mózgu, nie przez te najnowsze kory, tylko przez gadzi móżdżek, przez absolutnie pierwotny móżdżek, który mają też węże i żółwiki. I on zna bardzo mało uczuć. Głównie gniew, głównie uciekaj albo walcz. Dziękuję bardzo.